Rolnik bardzo wiele razy skazany jest na samotność pracy. Jest na łące sam, na polu sam, tak jak ja w tej chwili. I wtedy właśnie ożywa kontakt z Panem Bogiem. Ożywa kontakt z Panem Bogiem. Tak bym powiedział to. To jest ledwie słyszalny głos i ten głos być może, że dla niektórych może stawać się w pracy bardziej wyraźny. Dla mnie tak, z całą pewnością. On jest bardziej, ten ledwo słyszalny głos Pana Boga jest bardziej wyraźny właśnie tu na polu, jak ja jestem sam. Czy każdy chrześcijanin tak powinien go dostrzegać? Myślę, że też tak. Tak, powinien dostrzegać właśnie ten ledwo słyszalny głos Pana Boga w swojej pracy. Rano zwracam się do Pana Boga, Panie Boże, pomóż mi dzisiaj. I ten dzień ofiaruję tam Panu Bogu za coś, nie wiem za co. Może o zdrowie Ojca Świętego właśnie w tej chwili, czy o zdrowie mojej żony, czy o zdrowie, żeby się dzieci dobrze pożeniły, bo to problem. No więc jest ten stosunek, znaczy jest ten kontakt i te uświęcenie i ta świadomość, że Pan Bóg jest przy mnie i że nadaje innej miary mojej pracy, jest. Bezwzględnie. Rękę opatrzności, na co czuję codziennie. A są takie momenty, że czuję nadzwyczajnie, no, że czuję, bo na przykład mam problemy z maszynami i powiem prawdę, że zdobyłem dwie maszyny, nie wiem, to cud. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że to cud. Zupełny przypadek, no nieprawdopodobny zbieg okoliczności, w normalnym czasie byłaby to rzecz zupełnie niemożliwa. Ja za psie pieniądze zdobyłem maszynę, która mi ułatwiła pracę rolniczą bardzo. Poszedłem do tego dwa dni temu, właśnie na polu orząc, bo zarzucają mi, że ty nigdzie nie chodzisz, że zagrzebałeś się, zakopałeś się, nie udzielasz się towarzysko. A czyż ci zakonnicy zakonów kontemplacyjnych głupieją, czy stają się mądrzejsi? To też jest uświęcanie. Siedzisz tutaj, wykonujesz świadomie swój obowiązek i z tego powodu jesteś święty. I na tym polega właśnie świętość codziennego dnia. Świętość codziennego dnia. Robisz to, co do ciebie należy i to wszystko.